profesor z Berlińskiego Ośrodka Nauk Społecznych opublikował badania, z których wynika, że ekstremizm islamski jest zjawiskiem o wiele szerszym niż zwykło się zakładać. Jeśli fundamentalizm rozumieć wyłącznie jako otwarte poparcie dla terroryzmu, wtedy okaże się, że niewielu muzułmanów akceptuje terroryzm. Jest to około 3%. Jeśli jednak przyjmie się kryteria światopoglądowe, wtedy za ekstremistów można uznać blisko połowę muzułmanów żyjących w Europie Zachodniej. Niemiecki badacz przyjął następujące kryteria radykalizmu religijnego. Po pierwsze, konieczność powrotu do korzeni religii. Po drugie, wiarę w jedyną, prawdziwą i obowiązującą interpretację religii. Po trzecie zaś, uznanie praw religijnych za ważniejsze od świeckich. Ponadto, to też ciekawe, około 15% muzułmanów jest gotowych sięgnąć po przemoc, kiedy interesy islamu będą zagrożone. Szczególnie istotna, ale też powalająca jest skala nietolerancji. 1/4 muzułmanów jest wrogo nastawiona do Żydów, gejów oraz świata zachodniego. Dla porównania poziom wrogości wobec wymienionych grup wśród chrześcijan wynosi 2%. Mamy więc 25% do 2%. Jest to ciekawy przyczynek do dyskusji, w której zwykło się mawiać, że w każdej grupie religijnej występują ekstremiści. Wobec przytoczonych faktów niemiecki socjolog zaapelował do organizacji muzułmańskich o uznanie wyników swoich badań i uczynienie wszystkiego, co możliwe, żeby ograniczyć skalę tego niepokojącego zjawiska. Ważne, żebyśmy odeszli od idei, że islamski radykalizm nie ma nic wspólnego z islamem i jest czymś nieistotnym w społeczności muzułmańskiej, mówił uczony. Więcej po polsku o tych wynikach badań można przeczytać na blogu pana Jana Wójcika w portalu Na Temat.